Szanowni Państwo, chcę jeszcze przedstawić, bo tak specjalnie chciałem troszkę pogadać, czy ta kolejka będzie jeszcze trwała. Nie wiem, czy tam jest darmocha, czy się kupuje? Darmocha? No to będą długo stali. A bilety? A nie było. Na nasz program wejściówki były? Tak, były. Chłopasz kręczy ze szczęścia. Kochani, po mojej prawej... Przepraszam? No, a dyrektorka, wiem. Przyszła do nas do garderoby, to myślałem, że uczennica. Kolega, który jest po rozwodzie, mówił, do której klasy chodzisz, dziewczynko? Ja se myślę, że się si zaprowadzi. W każdym razie, kochani, no mamy garderobę tu, gdzie weszła mamunia, wyszła mamunia z córeczką do naszej garderoby, tak spojrzała, se myśli, skąd znam tego gościa? A ona weszła z córeczką właśnie do toalety. To nam tam dyrektorka zrobiła garderobę. To jest niewiarygodne. Rzeszowie tydzień temu spaliśmy w parku. Tak się hotel nazywa. A w Tuskolasach będziemy mówić, żeśmy mieli garderobę wsi. A nie ma to znaczenia, czy przyjeżdża, żeby uszanować takiego gościa, jakim jest... Kochani! Ponieważ każdy dzień bez wazeliny jest dniem straconym, chciałbym serdecznie pokłonić się najlepszemu piłkarzowi w naszym kraju, Kubie Błaszczykowskiemu. Koniec żartów! I mało tego, obojętnie co Państwo o mnie pomyślą i o Kubie, chcę powiedzieć, że dla nikogo innego bym tego nie zrobił, co Kuba dla Ciebie dzisiaj. Ja miałem walę czy talę w zawsze. W domu muzyki i tańca. I oczywiście to jest... Tak jest. Ja już teraz pokochałem tę miejscowość. No ale, a tutaj są finalistki Miss Polonia. Chcę jeszcze powiedzieć, jaka osoba miała spory wpływ na to, że tu przyjechałem. No przecież ksiądz Jurek. Ksiądz Jurek to jest taka Franca. On po prostu do mnie dzwoni i ja jadę, no jadę. Ale zazdroszczę mu najbardziej tego, że on jest na każdym meczu Kuby w Dortmundzie. I mówię to oficjalnie przy Błaszczykowskim 100 razy i jeszcze nie byłem ani raz. A ksiądz Jurek nawet koloratkę ma w barwach Borussii. I ciągle ubiera się, żeby mnie drażnić w nowe rzeczy, tu bluza, Nike, Adidasy.